Dobra, próbujemy teraz. Może to po prostu mój internet miał lekką zadyszkę chwilową. Już powinno być chyba ok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Co by tutaj ostatnio... A, tu był... Tu była skrzynka. Tu był kolejny chłop. I kolejny sekrecik. Proszę. Czemu nie mogę tego wziąć? To jest pewnie jakiś duży hapek. Dobra. Czyli z tej sekcji już wszystko pozgarniane, jak nie mam. Można zapisać. Au. O! Kolejna skrzynka, jo. Ile kasy. A nie, tutaj to już byśmy byli. Okej. Okay. Może tu coś będzie na górze. Nie możemy przejść, ale pewnie guzik od tego jest tu, wajcha. Yep. Jak się skacze z taką kamerą? Normalnie raczej. Znaczy to da się przyzwyczaić, o, tak powiem. Nie jest to jakieś bardzo problemowe. Zdecydowanie atak z rolem jest chyba najbardziej skuteczny. Żeby sobie radzić z przeciwnikami. Zwajcha, która mi odblokowuje drzwi. Które? Tu na dole? Coś mi odblokowało chyba? Tak, te po prawej. Nie mam habeków. I nie mam też przejścia da. A nie, tu jest moje przejście dalej. Bez koma. Bonk. Spin to Windows w sumie. Czemu ja z tego nie korzystam? To jak kij tam po prawej coś było. Jakiś item. Czy chuj wie co. Ale dodge! Okej, miksturka. Na hapeki. Chłop! No i już to Węgry na Janosik. Czemu się nie zmieniło? I wonder... What?! O Boże! Miksturka. Essa. Hapeki up i jakiś kluczyk dostałem fajniutki. Ale muza się skończyła, halo. Okej, dobra, gra z powrotem. Mogę teraz pewnie iść tam, gdzie są te pajączki. Tu nie ma nic więcej, nie wydaje mi się. No to wracamy. Au. Mógłbym sobie tego nie robić, naprawdę. Wydałbym już tę kasę. Są drzwi otwarte na zewnątrz. Ciekawe. A,
bo my tu jest, wracamy do miejsca, które na początku byliśmy w sumie. Okej. Okay. I zauważyłem psa. Okay, tutaj mamy otwarte. Tak jak myślałem. O Boże. Trujące. O tyle ułatwia nam wszystko sprawę, że jak... Yo. Że jak umieramy, to wracamy z... z fajna animacja w sumie. Z tymi, z hapekami. Żeby przejść na ciśnienie RT. Okej. Okay. Pistolet stawiam, że jest... o to, żeby sobie tak, z tą trucizną poradzić, powiedzmy, z tymi pająkami trującymi. No pff, aż bym strzelił. Znowu nie ma hapeków. Dobry rolsefik. Jezus Maria. Ale speedrun teraz zrobiłem. Dobra, jest ta animacja znowu. Damn, he's hot. That's hot. That's hot. W sumie właśnie, można też kasować przeciwników w ten sposób. O, skrócik, o kurczę. To nie jest problemem, więc ten pistolet jest... widzę miejsce do sequence breakowania, nie? Kaska tu jest. Miksturki. Witaj, Janosik. Być może mam dla ciebie coś interesującego. Skąd znasz moje i... Krystian? Nie mogę. Nie mogę. Jestem czarownicą, a czarownice wiedzą różne rzeczy. Poza tym jesteś sławny lub raczej niesławny. Chodzi ci o to, że uprowadziłem żonę hrabiego? Zabiliśmy pająka i teraz słuchamy harmoniki. Nie lada wyczyn, ha, ha, ha. A wracając do interesów, mam na sprzedaż 7-milowe buty. Oddam je za 100 guldenów. Przynieś monetę, a buty będą twoje. No to dawaj. Będziesz mógł wyżej skakać. Double jump, okej. Okay. Parę zabrudzonych butów. Okej. Okay. A, i widzę, że jest potrzebny tutaj double jump, czyli trzeba tą kasę zarobić. Rozumiem. Dawno już nie było żadnego chłopa, do. Kurczę, tu jest... Dużo rzeczy w sumie do... Dużo ścieżek. Jest, nie, no nie mogę, czemu nie można pływać? Pająk. Czyli mamy dwie ścieżki, kurczę. Nieliniowo. Nieźle. Cześć, Lady Demolatron. Szampon DX2. Na łupiesz czy coś. Tyle było z tej liniowości, tylko co można po drzewku poskakać. Lame. Nie, ale autentycznie byłoby fajnie, gdyby w tym momencie gra się rozczłonkowywała trochę. Wow! Thank you.
tutaj jest trochę w ramach tego, jakby... Co tu się dzieje? Jest dużo ścieżek. Mówię tego, co się dzieje, bo nie do końca ogarniam, co się dzieje. Do wody dalej nie możemy. No i nam się umarło, okej. A, bo ja tu mogę wejść jeszcze, okej, dobra. Tam widzę, że boss jest. Chyba. Wracamy do pająków. Przydałaby mi się mapa! Przydałby mi się save point w sumie. Saved. Tu mogę zapisać sobie, to jest wygodnie. Zrobię trochę scamming, bo chcę odzyskać hapeki, więc sobie je odzyskam w ten niezwykle uczciwy sposób, a później i tak wszystkie stracę, bo czemu nie? Weź się grozi śmiercią. A tutaj pewnie bomby się przydadzą. Sprytny, rozumiem. Jest jednak trochę tutaj takiej, powiedzmy, nieliniowości, bo teraz możemy iść w dwa różne kierunki. Wężowy labirynt, okej. Mistrz Ugły. Albo i nie możemy, bo to jest woda. Czyli dalej niż to nie przejdziemy sobie. I see. W duchu Metroidvanii, faktycznie, jak nie masz jakiegoś upgrade'u, to nie możesz nigdzie wejść. Jest to zgodne z... Ale ja wyszedłem chyba w innym miejscu teraz. No. A, to jest ten wężowy labirynt, okej, rozumiem. Tak to działa. Mógłbym nie umierać jak ostatni debil. Ale te węże wytrzymałe są. Ostrożnie z nimi. Przydałby mi się upgrade do kapa amunicji. Tu jest diamencik, jak chcę. To jest woda, ja nie chcę. Trafiłem, nice. Pająk! O, zapis, nice. Ale, ha? Ej, ale ja wróciłem do tego samego miejsca! Are you serious? Dobra, to wrócimy tu może później po prostu. Może ten labirynt jest po prostu do ogarnięcia później. Byłoby to zrozumiałe dla mnie. To jest do pająków z powrotem, to ja nie chcę. Okej, to miejsce trzeba sobie po prostu zapamiętać. To jest chłop. Ale go ratujemy. O kurna, a ty kto? Janosik do usług. Janosik? Ja jestem Jan, jestem tu więźniem, nic mi nie rób. Rozmówca nerwowo zdycha.
Więźniem? Fiu, fiu, ładne więzienie i piękne widoki. Nie słyszałem nigdy przedtem o takim więzieniu. No, bo ja jestem wynalazcą. Mam przywileje, bo opracowuję dla hrabiego Wążura nową broń. Nowa broń dla tego gada? Co to za broń? No to będzie taki szybkostrzelny pistolet i... Ale jak chcesz, to mogę również ulepszyć twoje pistolety. No wiesz, żebyś miał równe szanse, jak spotkasz hrabiego. Ip! Rozmówca przerażony śmiałością swoich własnych słów zatkał sobie usta własną ręką. Nie bój się, podoba mi się, co mówisz. Z chęcią przyjmę twoją ofertę. Oto moje pistolety. Za wykonanie pierwszego robota podwoić ich ładowność. To będzie kosztować 150 zł. Co 150 zł? 120, dam 100. Dobrze, zgadzam się. Jan pomimo targowania wydaje się być zadowolony, jakby pewniejszy siebie. Co tak, damy to przyjmij sztamę. I on się Jan wymija uścisk rąk. Dobra. Mamy większego kapa. Teraz mamy 8. On na pewno bardzo pomoże. I to też nam pomoże, bo mamy taki łącznik. Widzicie? To są takie podstawowe rzeczy, ale bardzo przyjemnie się je widzi. Bardzo dobrze widzieć takie rzeczy, że jest dużo takich skrótów, które ułatwiają dostęp, ułatwiają przejście z jednego fragmentu mapy na drugi. Super to jest. Bardzo propsuję taki design, bo to jest naprawdę bardzo przyjemnie widzieć i bardzo przyjemnie ogrywać. O kurczę, a cóż to? Gdzie jestem? To jest upgrade do HP-ków, widzę. Nie. A, jest za tymi kluczami, okej, widzę. Wytrzymałe są te chłopy. Bojowe. Sekrecik! Ja poszedłem, czemu ja tu poszedłem? Okej, dobra. S? Dwa kluczyki, okej. Stan życie pewnie ich jeszcze kilku potrzebuje. No kilku, tak. To na pewno. Ej, mu co się stało? Jakoś się dziwnie zliczował chłop. A jeszcze 3. Takie by się przydały. Okej, pozwiedzajmy sobie na spokojnie to miejscowe, bo to jest bardzo dużo w sumie do zwiedzenia. To trzeba zrobić na spokojnie. Jak już mówiłem, na spokojnie. Myślałem, że będę trochę bardziej narzekał na mapę, ale tak na dobrą sprawę ta gra jest w miarę intuicyjna i bez niej. Tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że nie pożałuję zaraz swoich słów. Ajajaj, no właśnie. A, bo to się pisto... Okej, dobra, to się pistoletem da rozbić. Ha, okej, dobrze wiedzieć. Czyli ja dużo... Dużo w sumie rzeczy pominąłem. Mimo, że nie musiałem, bo mogłem je spokojnie rozbić pistoletem. Okej. Dobrze wiedzieć. Okej, czyli teraz odblokowujemy to. Możemy iść do wężowego w sumie w takim razie. Nie powinno to być problemem, biorąc pod uwagę, że... Albo do tego bossa niby.
Eliksir miłości. Prawie zwłacił szokość, puściłem prawinę wolno. Gdzie ona jest? Musi być na zamku i to co najmniej od ty... Aha, fajnie. Dobra, to nie będę tutaj na razie przechodził, bo widzę ewidentnie, że gra nie chce, żebym ja tutaj przechodził. Cool. Cool shit. Gadanie ewidentnie nie jest darmową akcją. Janosik jest za to za sprytny, ta gra. Shit! Przejść tego labiryntu kawałek zajmuje. Każda śmierć się tyle bardziej boli. A tutaj nie ma spiny. Bierzemy spluwę. Za bardzo się podpalam. Nie Labyrinth of the Guy, tak, tak. Przynajmniej nie to. No tutaj w sumie można wielu potyczek unikać dzięki temu, że mamy ten roll. Mam wrażenie, że to jest też obce i że to jest nawet pożądane, żeby w miarę możliwości walki unikać. Okej, mamy czwarty kluczyk. Musimy znaleźć jeszcze jeden w takim razie. Gdzież by on mógł być? Dobra, to było celowe, specjalnie, żeby tu się zrespić. Totalnie. Nie, muzyka tutaj bardzo szaleje, to muszę przyznać. Jeszcze jeden klucz. A to jest chłop. O kurczę. Czemu ja tego nie zauważyłem? Przynajmniej jest on wolny. Nie jest, zaraz będzie. A wiemy przynajmniej, że mamy po co wracać tam. Po chłopa kolejnego. Au. Dać mi eliksir, miksturkę. Potrzebuję w tym momencie. No, no nie, bo jeszcze nie, po prostu nie zużyłem tego klucza. Myślałem, że go zdobyłem jakimś cudem, ale nie ma tak dobrze. To był wynalazca. Aha. To była ta część. Au. Co mi jeszcze zostało?
Tu jest labirynt. Mam wrażenie, że muszę z tym gównem sobie poradzić. W ten czy inny sposób. Nie umiem pływać. Pierścień 120. Dobra. A, bo on jest... On jest rozwalalny. Aha. No, no dobra. Okej. Dobra, możemy pływać, Den. Co od razu sprawia, że mamy trochę więcej opcji praktycznie wszędzie. Możemy przejść jeszcze raz wężowy labirynt. For starters. Ciekaw. Gravity suit. Tiriririri. Taniaszka, ale działająca, sprawna. O, i tu jest diamencik. No, o, i tam jest kluczyk chyba. Albo coś. Kluczyk albo coś. Au. To był kluczyk. Czyli to ewidentnie nie tu. A gdzie jeszcze była woda do... O co? Skąd on się tu wziął? Do pająków w sumie wrócić, bo nie wiem czy... W ogóle na początek gry, bo nie wiem czy gdzieś tutaj nie było jakiejś wody. I to by mi się przydała mapa. Na samym początku gry była woda chyba. Jakoś. He! Gdzie się dostałem? Po co? Ale hej, można sobie pozwiedzać trochę. Nie, nie ma potrzeby chyba tutaj być. Zresztą tu zawsze możemy wrócić do czarownicy. Mikstury uzdrawiające. Dobra, dawaj. No, muza zajebista jest, nie? O, no dobra, to było tutaj. Czyli mamy już wszystkie kluczyki niezbędne, żeby przejść dalej, zdaje się. Piję się tej miksturki. To jest ostatni kluczyk i boss. A jego można przecież ze spluwy. Chociażby. Okej, dobra. On jest trochę taki ruchliwy dosyć. Ja tego nie obrywam? To jest tylko tak w tle sobie? Okej, myślę, że ja tego obrywam. To można spokojnie go w ten sposób porobić. Zdaje się. Bezpieczniej będzie, skoro ja nie obrywam od elementów otoczenia.
też na spokojnie to rozegrać. Ta gra ma szybkie tempo i dlatego ja też przejąłem szybkie tempo tej walki, ale wcale nie trzeba. Można go spokojnie po prostu wywabić ataki. Nie zgadnąłem tej amunicji? Nie zgadnąłem, o kurde. Bo nie zgarnąłem tej amunicji, Jezu. To mnie trochę wybiło z uderzenia. To był mój błąd. Dzielenie, drugi koniec mapy. Ziomek. Wystrzał wiąże się z tym, że mamy przez chwilę rola wyłączonego. Ale dobra, Wislał, dodało się. Ratujemy kolejnego chłopa, dostajemy złoty kluczyk. I mamy zwiększone maksapeki. Nice. Teraz wiem, gdzie musimy się udać, bo pamiętam, że były złote drzwi poza tym dungeonem, o ile dobrze pamiętam. Poza tą sekcją mapy. Witaj, Jan. Wiesz co, mam pytanie. Mówisz, że jesteś tu uwięziony, a można wejść stąd po drabinie. Co to ma być? Więzienie na niby? Z Jana jakby zeszło całe powietrze i bardzo posmutniał. No, bo ja nie mogę chodzić, to przez tego bydlaka, hrabiego wążura. Chciałem mieć pewność, że nigdzie nie ucieknę, a drabina jest chyba tylko po to, żeby je zadrwić. Ale wróćmy do interesów, ja od razu się ożywił. Myślałem nad twoimi pistoletami i wiem, jak ponownie zwiększyć ładowność, oczywiście nie za darmo. Powiedzmy teraz za 150, no dobra, za 120. Dobra, interes z tobą to przyjemność, 12. Ładnie, dobra, to się na pewno przyda. Tu są te złote drzwi właśnie, od razu są na zewnątrz. Okej. Okay. Zaczynajmy eksplorację. Jest to czarownica, ale ona ma tylko miksturki. Na razie. Ma jebaną harmonijkę. Muszę uważać pod wodą. Hrabia bonjour. Au. Sprawnie sobie tu przepłyniemy. Boże, sekrecik tam jest. Nie ma? Jestem bochujany. Sejwik, a tutaj jest jakiś szkielecik, więc to by znaczyło pająki. Okej, okay, myślałem, że bossa. Kluczyk dostajemy, zielony. Obrywam jak ostatnia ciota. Wracamy tu. Mieliśmy jeden kluczyk, okej. Okay. Jest brązowy kluczyk, I guess. Ma to sens. Czyli musimy zdobyć pewien brązowy, później srebrny, a następnie złoty. Taka jest chyba sekwencja przejścia tutaj. Po co ja to zrobiłem? A to jest szkielet. Nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi. Zwracam uwagi na te szkielety cholerne. To jest srebrny kluczyk. Give me that. A za dużo gówna, naraz. Wow, wow, wow. Idźcie mi z tym.
Teraz mamy srebrny kluczek od razu. Ale zapisałbym najpierw. O, zapisałbym. Ważne, ważne, ważne. I kurde, powiedziałbym, że to jest taka Metroidvania, która dużo, dużo stawia na kluczyki bardziej niż na umiejętności. Umiejętności są, bo jest pistolet, jest pływanie i jest double jump. Ale tu jest o wiele więcej wracania. Zresztą ja się też nie dziwię, bo to jest taka gra skondensowana. Jeżeli to jest 2 godziny gameplayu, to też nic dziwnego, że jakby tutaj wszystko jest podawane trochę tak naraz, nie? Że ten postęp jest bardzo hurtowo sprzedawany, że od razu dostajesz kluczyk niemal, od razu gdzieś dalej przechodzisz, nie? Nie mówię, że to źle, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, ta gra jest po prostu krótka i nie ma możliwości, żeby po prostu swoje zbieractwo rozbudować, żeby trochę bardziej odwlec w czasie moment zebrania nowego itemu, przez co gratyfikacja jest natychmiastowa. Ale tak jak mówiłem, dla krótkiej gry to po prostu działa. Miksturkę dajcie, dajcie, dajcie. O Boże, jestem czymś otruty. Nie. Bez. Łatwo, łatwo. Dobra. Co? O Boże, hydra. Ja się mogę schować za to beczko? Nie. Tak długo jak skaczę, powinno być ok. To by było jakby coś mi budżet. No, Janosik 2 powstaje, więc zobaczymy, co to będzie. Daje temu w ogóle obrażeń, ha? Czemu ja... A? Nie rozumiem. Ja teraz zadaję, nie? Teraz zadaję? Może mu w łeb muszę celować, żeby zadawać obrażenia. A tak. Już trudno powiedzieć. Ale chyba muszę celować po prostu w łeb, no. Dobra. Już na tego bossa trzeba trochę więcej strategii. Nie mogę go ominąć, kurde. Ja myślę, że będę sprytny. Można rolować. O Boże. Ty beczki w sumie. Właśnie, właśnie, właśnie. Może beczki mi pomogą jakoś. Trudno powiedzieć. Najbardziej mi tak smuci to, że ja nie wiem, kiedy ja mu naprawdę zadaję obrażenia. Się obraca, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Rozumiem. I cały czas ten pasek HP działa jak chce. Trzymam za słowo.
A. Widzę, już widzę, o co chodzi. I tego bossa też już powoli tak rozkminiam. Powoli, ale rozkminiam. Także on padnie, myślę, niedługo. Kurde, nie podoba mi się to, że te beczki, jak zestrzelam, to one wybuchają, bo... To jest moje źródło amunicji. Dobra. Au. No fuck off! Się wjebałem teraz, dobra. Priorytet to jest amunicję sobie zregenerować teraz. O. No już prawie, come on, come on. Jest! Joho, udało się! Pół walki przewalczyłem na jednym HP-ku. I mamy złoty kluczyk. Nice. Trudny ten crate w tej grze. Spadające kamienie. Okej. Okay. S? Au. Zapis gry. I już kończymy chyba w tym miejscu. Co wy? Myślę, że to było na tyle. Janosika sobie dokończymy na przyszłym streamie. Ciekawa w sumie. Taka przyjemna gra, tak jak mówiłem. Jak na darmówkę? Myślę, że warty do ogrania tytuł. Zwłaszcza, że elementy metroidvaniowe jak najbardziej są. Trochę szkoda, że tej mapy nie ma, ale wydaje mi się, że też etap jest skonstruowany. Tak, etapy są tak skonstruowane, żeby to nie było jakimś tam dużym problemem. Dobra, słuchajcie, widzowie. The Gaia mamy skończonego. Czyli w niedzielę Battle Network 4 chyba na pewno. No. Ta, BN4. O boj. O boj. No i cóż, mam nadzieję, że nie możecie się doczekać tak samo bardzo jak ja. A też to było na dzisiaj na tyle. Metroid Red skończony. Janosik będzie niedługo skończony. I przejdziemy sobie do Ender Lilies w przyszłym roku. Quietus of the Nights. Także do tego czasu gra do was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.